Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, wrześniowo, po wakacyjnie, przedjesiennie, proszę Państwa, to trzeba zauważyć, bo zbliża się koniec lata, już niedługo, za kilka dni rozpoczniemy nową porę roku, rozpoczniemy jesień, mam nadzieję, myślę, że wszyscy mamy nadzieję, że to będzie polska złota jesień, że będzie babio lato, że będzie po prostu jeszcze ciepło, a tego ciepła w tym roku myślę, że mieliśmy czasami aż za nadto. Także jesteśmy w takim właśnie czasie. Oczywiście czas powakacyjny, jeszcze o tym wciąż trzeba pamiętać, wciąż modlimy się za dzieci, za młodzież, którzy wchodzą w nowy etap pracy, którzy już weszli w ten nowy etap pracy, żeby to był czas błogosławiony i żeby to był czas, gdzie będzie miało miejsce właśnie to, co nazywa się kształceniem, zdobywaniem wiedzy, ale także to, co nazywa się wychowaniem, bo nie można tylko się kształcić. Proszę Państwa, nie można być tylko człowiekiem wykształconym, ale trzeba być wychowanym, trzeba być kulturalnym. Jedno i drugie musi w parze, jedno i drugie, jeżeli połączymy, to dopiero daje właściwy, odpowiedzialny, dojrzały obraz człowieka. No, zakończyliśmy wczoraj tydzień wychowania, więc mam nadzieję, że troszeczkę było w tym temacie refleksji, mam nadzieję, żeśmy trochę pomyśleli nad tym, my dorośli, czy dajemy dobry przykład właśnie dzieciom, młodzieży, nie tylko jako rodzice swoim dzieciom, ale my w ogóle jako dorośli, my jako księża, my jako osoby świeckie, czy nasze postępowanie jest postępowaniem godnym podglądania przez młodych ludzi, przez dzieci, które naprawdę nas bardzo dokładnie obserwują, które bardzo nas dokładnie widzą i potem naśladują. Jeżeli dobrze postępujemy, oczywiście to naśladowanie idzie w dobrym kierunku, ale jeżeli źle, nie daj Boże, wtedy gorszymy, a biada tym, którzy gorszą maluczki, powiada Jezus Chrystus. Dlatego też obywa się to i wykształcenie, i wychowanie szło, proszę Państwa, w parze. Drodzy telewidzowie, jest dzisiaj 25. niedziela zwykła. I jest 18 września. Co to oznacza? Gdyby nie było niedzieli, to byśmy dzisiaj wspominali świętego Stanisława Kostkę, ale i tak jego dzisiaj wspominamy z racji tej właśnie, że jest to bardzo ważny patron. Patron oczywiście dzieci, patron młodzieży, ale także patron Polski. To właśnie my dzisiaj modlimy się do świętego Stanisława Kostki. Modlimy się o to, żebyśmy patrzyli na niego, żebyśmy naśladowali jego młodego człowieka, który mimo swojego bardzo młodego wieku był tak bardzo dojrzały, nie chodzi o dojrzałość fizyczną czy intelektualną, ale był bardzo dojrzałym religijnie, bardzo kochał Boga, kochał Boga ponad wszystko, bardzo kochał Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, bardzo kochał ludzi, bardzo kochał także siebie jako człowieka, który każdy z nas, my sami siebie kochamy, prawda, nic nowego, że czy coś nadzwyczajnego, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. My każdą miłość do kogoś mamy zaczynać od miłości do siebie. Najpierw mamy kochać siebie i taką miłość, jaką obdarzamy siebie, mamy kochać innych ludzi. Święty Stanisław Kostka był właśnie takim człowiekiem, który potrafił kochać siebie w sposób dojrzały, w sposób taki chrześcijański, Boży. Modlimy się do świętego Stanisława i życzmy sobie, zwłaszcza życzmy młodzieży, żeby tego świętego postrzegali jako wzór do naśladowania. Może niektórzy powiedzą wzór niedościgły, ale wzór, który warto zauważyć. A dzisiaj takich wzorów nam bardzo potrzeba. Zobaczmy, dzisiaj jest taki upadek autorytetu. Dzisiaj czy w Kościele, czy w tym świecie świeckim coraz mniej takich ludzi, na których wskazujemy, że proszę bardzo, można ich naśladować, że można ich podziwiać, że można z nich brać przykład. Święty Stanisław dzisiaj staje przed nami jako ten, którego można podziwiać, którego trzeba podziwiać, którego trzeba brać przykład, którego trzeba naśladować i którego cnoty, którego sposób zachowania wcielać w swoje życie. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Módl się za nami jako Polakami, bo jak wiemy, jest właśnie, jak powiedziałem, jest patronem Polski. Prosimy też świętego Stanisława o to, żebyśmy byli ludźmi żyjącymi w atmosferze pokoju, tego pokoju, o którym wciąż mówię, który jest tak bardzo, bardzo mocno zagrożony.
zagrożony. Poza tym, proszę Państwa, dzisiejsza niedziela jest 56. dniem środków masowego przekazu, czy społecznego, jak to woli, przekazu. Z tej racji wszystkim pracownikom mas mediów, a zwłaszcza pracownikom naszej kochanej suwalskiej telewizji, składam najlepsze życzenia, żeby rozwijała się, żeby była zawsze z radością oglądana i żebyśmy do niej jak najczęściej zaglądali poprzez właśnie ubogacanie w ten sposób siebie i poznawanie Suwalszczyzny, bo właśnie to, co widzimy w naszej telewizji, to, co nasza telewizja suwalska pokazuje, to właśnie to, co się dzieje w naszym mieście, czy w okolicy, czy po prostu też w jakiś sposób we współczesnym świecie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Składam takie serdeczne gratulacje na ręce pana redaktora, na ręce pani prezes i na ręce wszystkich pracowników. Oczywiście pamiętam o wszystkich pracownikach mediów, zwłaszcza tych mediów suwalskich, czy mediów lokalnych, żeby zawsze byli dobrze czytani, żeby zawsze byli masowo czytani, postrzegani i żeby też przekazywali zawsze to, co najważniejsze, ale w sposób, proszę Państwa, odpowiedzialny, żeby przekazywali prawdę, żeby tam nie było jakiejś manipulacji, prawda? To jest bardzo ważne. Media, telewizja, radio, prasa, to mają odzwierciedlać to, co się dzieje, to, co się dzieje we współczesnym świecie. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Poza tym też warto zauważyć, że już niedługo, bo 23 września, będzie to najbliższy piątek, rozpoczniemy jesień astronomiczną. Rozpoczniemy 22 września, a jeżeli chodzi o jesień kalendarzowo, rozpoczniemy 23 września. Dlatego dobrze, teraz przygotujmy się do nowej pory roku. No i jeszcze może chwila Ewangelii, którą bardzo proszę wysłać na zakończenie naszego spotkania. Jezus powiedział: kto w małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i wielkim będzie nieuczciwy. Jeżeli więc w zarządzaniu godziwą mamoną nie okazaliście się wierni, kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeżeli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Kochani, Chrystus dzisiaj nas wzywa do tego, żebyśmy nie uprawiali tak zwanej podwójnej moralności, żebyśmy byli zawsze sobą, żebyśmy jednakowo myśleli, jednakowo mówili, jednakowo postępowali, żeby nie było rozbieżności między tym, co myślę, między tym, co mówię i między tym, co czynię. Właśnie ta harmonia, która pozwoli na to, że będziemy sobą. Nie możemy być ludźmi, którzy służą Panu Bogu i Mamonie, czy Bogu i Mamonie. Bądźmy właśnie tymi, którzy służą Panu Bogu. Poza tym też uczmy się wierności małym sprawom, bo pamiętajmy, jak powiada Chrystus, jeżeli ktoś jest wierny w małej sprawie, ten będzie wierny także w wielkiej sprawie. To przysłowie ludowe: czego Jasi nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. To samo można powiedzieć o Jasi: czego Jasia się nie nauczy, tego Jana nie będzie umiała. Bądźmy naprawdę ludźmi, którzy potrafią być wiernymi i w tych małych sprawach, a poprzez te małe sprawy uczyć właśnie tej wierności w wielkich sprawach. Mam na myśli wierność ojczyźnie, wierność rodzinie, wierność tym, którym służymy, wierność tym, z którymi jesteśmy związani w taki czy inny sposób. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego lepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Tydzień, który zakończy lato i rozpocznie nową porę roku, jesień. Zostańcie z Bogiem.